Polski Rejestr Statków jest niezależną instytucją rzeczoznawczą. Nasze kompetencje obejmują przede wszystkim nadzory okrętowe, nadzory przemysłowe oraz certyfikację systemów zarządzania. Jesteśmy spadkobiercą i kontynuatorem działalności Polskiego Rejestru Żeglugi Śródlądowej, Towarzystwa Klasyfikacyjnego utworzonego w 1936 roku. Działalność przedwojennej instytucji ograniczała się do jednostek towarowych żeglugi rzecznej. Nieliczna polska flota morska klasyfikowana była przez towarzystwa zagraniczne. Po II wojnie światowej wraz z uzyskaniem przez Polskę szerokiego dostępu do morza, licznych portów morskich, w tym trzech dużych oraz kilku stoczni, zmieniła się skala zadań, jakie zostały postawione przed reaktywowaną instytucją. Miała ona rozszerzyć działalność i przejąć nadzór nad budową i eksploatacją również statków morskich. Wykonywanie czynności nadzorczo-rzeczoznawczych rozpoczęło się w połowie 1946 roku. Formalne założenie spółki Polski Rejestr Statków z siedzibą w Gdańsku nastąpiło w lutym 1947 roku. W 1950 roku spółka została przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe. W tym statusie prawnym instytucja funkcjonowała ponad 50 lat, do 2001 roku, gdy Polski Rejestr Statków stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa o niekomercyjnym charakterze działalności. Po pionierskim okresie budowy podstaw działalności instytucji, lata 60. były okresem szybkiego rozwoju naszej działalności w dziedzinie okrętowej. Opracowany został m.in. komplet przepisów technicznych dotyczących statków morskich. Poziom naszych usług klasyfikacyjnych osiągnął poziom na tyle wysoki, że w 1970 roku Polski Rejestr został przyjęty do elitarnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS. W kolejnych latach zakres naszej działalności był poszerzany o nowe dziedziny, takie jak nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów, jachtów, jednostek wiertniczych oraz obiektów zanurzalnych. Okres ten charakteryzował się również wyraźnym wzrostem liczby i wielkości statków zbudowanych oraz eksploatowanych pod nadzorem naszej instytucji. Pod koniec lat 80. silniej zaangażowaliśmy się w działalność pozaokrętową. Podjęliśmy pierwsze nadzory nad obiektami przemysłowymi, następnie nad budową mostów, infrastruktury drogowej, konstrukcjami stalowymi, w tym związanymi z górnictwem morskim, różnego rodzaju lądowymi obiektami inżynierskimi. Równolegle intensywnie rozwijaliśmy podjętą w 1994 roku działalność w dziedzinie certyfikacji systemów zarządzania. Obecnie w zakresie mamy 7 akredytowanych i 6 nieakredytowanych systemów zarządzania. Jesteśmy jednym z zaledwie 8 akredytowanych w Polsce weryfikatorów EMAS, systemu ekozarządzania i audytu. Od 12 lat jesteśmy akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby i jednostką notyfikowaną prowadzącą ocenę zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej. Jako jedyna polska jednostka zajmujemy się certyfikacją wyposażenia na statki w pełnym zakresie dyrektywy o wyposażeniu morskim. Nasze akredytowane laboratorium badawcze wykonuje badania palności konstrukcji okrętowych. Jako jedyni w Polsce prowadzimy badania środków ratunkowych oraz indywidualnych środków wypornościowych. Jesteśmy także akredytowanym weryfikatorem raportów dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych. Oprócz szerokiej wiedzy płynącej z 80 lat pracy rzeczoznawczej, jako członek AJAX oraz organizacja uznana przez Unię Europejską, wydajemy naszym klientom dokumenty i certyfikaty honorowane na świecie. Choć obecnie jesteśmy instytucją o międzynarodowym zasięgu działania, a nie jak u zarania działalności Narodowym Towarzystwem Klasyfikacyjnym, to żywimy przekonanie, że nasze trwanie i rozwój są przede wszystkim w interesie polskiej gospodarki.